Muszę przyznać, że jest to naprawdę wyjątkowe uczucie, gdy w trakcie gry mogę poruszać się po Warszawie. Strzelać, grać, dobrze się bawić. Wiadomo, że jest to tylko wirtualny konflikt, ale fakt, że mogę w trakcie gry rozpoznawać te charakterystyczne miejsca naszej stolicy, dodaje temu wszystkiemu naprawdę fajnej takiej nutki realizmu. W grze o nazwie World War III, czyli Trzecia Wojna Światowa, dosyć groźnie brzmiący tytuł, natomiast miała swoją premierę już ponad miesiąc temu. Jako że ja uzupełniam swoje YouTube'owe zaległości, to dopiero teraz mogę się z wami podzielić moimi wrażeniami z tej rozgrywki, plusami i minusami. Niestety, spoiler alert, mocno się zawiodłem na tej grze, ale ja jestem Merwo oczywiście i zapraszam was do oglądania. Chciałbym móc powiedzieć, że grało mi się super, że spędziłem wiele godzin świetnie się bawiąc, że mamy nareszcie konkurencję na Battlefielda w postaci polskiego Battlefielda, ponieważ za World War III odpowiedzialne jest polskie studio FAR51, dlatego od początku życzyłem również tej grze jak najlepiej, ale to wszystko byłoby dosyć dalekie od prawdy. Tak naprawdę więcej spędziłem czasu frustrując się niż dobrze grając w WW3. O tym wszystkim powiem za chwilę, może najpierw zacznijmy od pozytywów, żeby jakoś to wszystko brzmiało troszeczkę pozytywniej. Świetnie odwzorowane mapy. Tak jak wam wspomniałem we wstępie, jeszcze oprócz Warszawy mamy jeszcze chociażby Berlin czy Moskwę, jeszcze jakieś inne lokacje, później w przyszłości też będzie ich dodanych więcej do gry. To wszystko sprawia, że możemy rozpoznawać te charakterystyczne miejsca, czuć się bardziej jako w takim naprawdę realnym polu walki w przyszłym konflikcie, w przyszłości, w takim wyimaginowanym konflikcie, tak? Oprócz tego dużo broni i ogromna możliwość ich kustomizacji. Uchwyty, celowniki, ich wygląd, masa innych dodatków, to wszystko możemy robić jak tylko chcemy z wieloma broniami. Także jeśli ktoś z was lubi się babrać w takich rzeczach, lubi kombinować sobie, używać broni w taki sposób, w taki, zmieniać to wszystko, to naprawdę nie będzie się nudził w WW3 i ma wiele możliwości. Także gra jest jak najbardziej bogata w content. To, co jest niewątpliwym plusem tej gry, czyli mapy, tworzy też pewną pułapkę dla samego balansu rozgrywki i przyjemności z jej czerpania. O co mi tutaj chodzi? To, że te mapy są odwzorowane, sprawia, że jest mnóstwo również otwartych przestrzeni bez jakichkolwiek barykad, co sprzyja naprawdę mocnej kamperiadzie. Gracze boją się poruszać pomiędzy określonymi punktami, boją się atakować bądź zagrać agresywniej, raczej siedzą, okupują się tam, gdzie już są i zdecydowanie zmniejsza to jakąkolwiek dynamikę rozgrywki, no bo przebiec przez jakieś otwartą przestrzeń ryzykujemy bardzo mocno i prawie na pewno zginiemy, bo ktoś inny gdzieś tam 100-200 metrów dalej siedzi, chowa się i czeka, aż my wybiegniemy. Jeśli chodzi już o sam feeling strzelania, zabijania oraz śmierci z naszej perspektywy, tak? Wydaje mi się, że bronie są fajnie zbalansowane, nie strzela się ani za łatwo, ani za trudno, recoil i tak dalej, to jest wszystko dosyć fajne. Natomiast są te bronie albo według mnie zbyt szybko strzelne, albo zadają zbyt duże obrażenia, albo jest jakiś problem z serwerami, ponieważ gdy ktokolwiek nas zauważy albo odda w nas pierwszy pocisk, nie miałem nigdy praktycznie żadnych szans na reakcję, co sprawia, że sama wymiana ognia i rywalizacja z innymi graczami jest bardzo niesatysfakcjonująca, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, gdyż nie miałem jakichkolwiek szans z kimkolwiek wziąć udział w pojedynku strzeleckim, gdy on już zauważył mnie wcześniej. I to również sprowadza się w konsekwencji do kampienia, do chowania się i sprawia, że dynamika rozgrywki jest tak naprawdę zerowa. Nie wiem, czy jest tutaj problem z serwerami. Tak troszeczkę podejrzewam, że może to być jakiś kłopot, bo gdy ja zabijam przeciwnika, gdy w niego strzelam, nawet wpakuję wszystkie celne pociski, trwa to trochę dłużej niż z mojej perspektywy ginę po prostu w takim ułamku sekundy, że nie jestem w stanie zrobić nic, nie jestem w stanie zareagować i po prostu leżę, nie wiem nawet kto, gdzie, jak, kiedy zaczął we mnie strzelać. Także mam wrażenie, że ta różnica pomiędzy tym, co my widzimy na ekranie, tym, co rejestruje serwer, tym, co widzi u siebie inny gracz, jak to wszystko łączy się, mocno gdzieś się gubi po drodze i są spore opóźnienia, dlatego z naszej perspektywy na przykład giniemy bardzo szybko, my zabijamy przeciwnika w normalnym tempie, w takim, w jakim, do jakiego ta gra pewnie została przystosowana, ale na przykład po stronie przeciwnika znowu my go zabiliśmy dwa razy szybciej, niż my to widzieliśmy u siebie. Ja przynajmniej często mam takie wrażenie z rozgrywki, że tak to wygląda. Jeśli dalej pójdziemy, na przykład do czołgów. Czołgi są mocne w grze, okej, powinny takie być, no z reguły są dużo mocniejsze od piechoty, natomiast fakt balansu znowu jest lekko zrypany. Tak jak wam mówiłem, jest dużo otwartych przestrzeni, tak? Mapy są tak zrobione, że nie da się przebiec w ogóle w wielu miejscach, chyba żebyśmy rzucili 10 smoków w ogóle jako drużyna i gdzieś tam się poruszali. Jeśli wjedzie nam tam jeden czy dwa czołgi, to mogą robić co chcą. My jako gracze możemy wziąć ze sobą RPGa. Okej,
Mamy wyrzutnię rakiet, możemy zniszczyć w ten sposób czołg, czy zadać mu jakieś obrażenia. Natomiast pytanie z perspektywy balansu gry, czy jest to opłacalne? Możemy mieć w sobie dwie bronie. Jedną jakąś, nie wiem, karabin jakiś na blisko, na przykład shotgun i zwykły karabin. Albo możemy mieć tylko jedną broń i RPGa. Teraz, jeśli mamy tylko jedną broń, stawiamy się oczywiście w gorszej sytuacji. A jeśli nie mamy RPGa, to jesteśmy kompletnie bezbronni w większości przypadków, gdy zauważy nas czołg, no bo on znów zabija nas w absolutnie ułamku sekundy. Co częściej nam się przyda w trakcie gry? Zabicie większej ilości graczy, piechoty, strzelania z różnych możliwości, czy odświęta możliwość rozwalenia jakiegoś czołgu? Oczywiście to pierwsze, dlatego nie jest dla mnie zaskoczeniem, że prawie nikt w trakcie gry nie nosi ze sobą RPGów, prawie nikt z tego nie korzysta i czołgi robią co chcą i gracze są tak naprawdę bezbronni, no bo większość graczy gdzieś tam woli strzelać do innych osób niż zajmować się czołgami. Wspomnieć jeszcze powinienem o paru innych rzeczach, jak chociażby spawny lekko popsute, możliwość zabijania graczy na respie, animacje naprawdę dziwne i tak drewnianie dosyć dla mnie wyglądające oraz trochę nieintuicyjny interfejs. Myślę, że wielu początkujących graczy gdzieś tam wchodząc do gry naprawdę ciężko się połapać w możliwościach tych wszystkich broni, w dodatkowych perkach w trakcie gry, jak z tego korzystać, jak korzystać z pojazdów, kiedy i tak dalej. Wielu graczy ma z tym problem i wcale mnie to nie dziwi. No, gra jest, oczywiście gra nie jest skierowana do jakichś super początkujących graczy, do jakichś bardzo casualowych. Raczej targetem są tacy bardziej zaawansowani gracze, lubiący te realia militarne i tak dalej. Nie mam z tym nic. Nie mam nic do tego, tak? Oczywiście niektórym gra może się podobać, innym nie. Myślę, że jest to dosyć naturalne. Każdy może wyrażać różne swoje opinie. Natomiast sprawia to, że target tej gry, jak gdyby ilość osób, które mogą być tym tytułem zainteresowane, jest bardzo mała i będzie malał z czasem. Według mnie, jeśli jakieś większe zmiany nie wejdą do gry, to niestety ilość graczy będzie malała, co zresztą widać już w tej chwili na Steamie, że jest z dnia na dzień tak naprawdę coraz mniej osób. Serwery powoli zaczynają świecić pustkami i nie wiem, czy ten trend zostanie odwrócony. I jak mógłby zostać odwrócony, bo te wszystkie elementy gry, o których mówiłem, balans broni jak wygląda, pojazdy, to jak zbudowane są mapy, ile broni zadają obrażeń, jak szybko my giniemy z naszej perspektywy, jak bardzo popularne i jak najlepszą możliwością w tej grze jest tak naprawdę chowanie się i czekanie, aż ktoś nam wejdzie pod lufę, to wszystko sprawia, że dla przeciętnego gracza, jakiegoś niedzielnego, dla większości osób, jakie grają w FPS-y, ta gra nie jest po prostu atrakcyjna. I nie widzę powodu, aby w tej chwili wybierać WW3 nad BF3 czy BF4, bo tamte gry nie dość, że są tańsze, dużo lepiej chodzą, są dużo bardziej zoptymalizowane, lepiej działają, mają więcej kontentu i jest większa, myślę, taka frajda i przyjemność również z rozgrywki dla każdego. Czy ktoś umie dobrze grać w FPS-y, czy nie umie, w tamtych grach zdecydowanie sobie lepiej poradzić. Sporo, myślę, ostrych słów ode mnie w tym filmie w kierunku tej gry, ale takie niestety miałem wrażenia, także nie mam co oszukiwać, wymyślać, udawać, że jestem zachwycony wszystkim i grałem się niesamowicie dobrze, no bo tak po prostu nie było. Tytuł będę jak najbardziej śledził dalej, jest to dopiero wczesny dostęp, także gra będzie dalej rozwijana, ale niestety w obecnych czasach, gdy gra już wychodzi w Early Access, to większość ją ocenia po tym, po czym ją widać od razu. I później, jeśli im się gra nie podoba, to dają sobie spokój na ileś tygodni, miesięcy często, albo nawet nigdy do gry nie wracają. I wszyscy czekamy na jakieś dodatkowe update'y. Będziemy obserwowali tytuł, któremu oczywiście życzę jak najlepiej, ale w obecnym stanie przyjemność moja z rozgrywki jest bardzo niska. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak najbardziej śmiało, możecie się ze mną nie zgadzać. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!